Zaczynamy kolejną część. Niestety trochę nam to powoli idzie. Nie wiem, ile nam czasu w sumie to zajmie, ale okej. Ciąża. Będziemy mówili o ciąży. Bynajmniej nie chodzi o kolejne dzieci, czy jakieś tam dzieci, tylko będziemy mówili o tym, w jaki sposób to funkcjonuje, w jaki sposób funkcjonuje zło, czy pokuszenie, w życiu ludzi. Każdy z nas jest poddawany próbie przez własne pożądliwości. Wabiony jest i nęcony. Potem, gdy pożądliwość zaszła w ciążę, rodzi grzech, a gdy grzech wydoroślał, rodzi śmierć. No i oczywiście mamy kolejny obraz, o naturze przyrodniczej znowu. To jest ciąża, czyli rozwój jakiegoś nowego życia, tak? Czy pozwalasz pożądliwości w sobie począć? Wiecie, ktoś to kiedyś przyrównał do ptaków, które przelatują nad naszymi głowami. Może być wiele ptaków. Po niejednym z takich przelotów możemy odczuwać potrzebę umycia sobie fragmentu głowy na przykład. Ale to nie znaczy, że na głowie mamy pozwolić sobie uwić gniazdko. Ktoś to kiedyś tak porównał i jest w tym wiele prawdy. Luther to powiedział. O, dzięki. To był Luther. No ja go lubię za parę powiedzeń. Na przykład, że prawdziwe nawrócenie zaczyna się wtedy, gdy nawraca się sakiewka. To też był Luther. Parę fajnych rzeczy powiedział. Z paroma rzeczami się z nim nie zgadzam. Ale miał parę naprawdę bardzo, bardzo trafnych uwag. Kochani, jakiś taki jaśniejszy. On czasami jest ciemniejszy, czasami jest jaśniejszy. Nie wiem czemu. A może się musi rozgrzać? Nie, bo on cały czas chodzi. Dobra. Więc pytanie, czy pozwalasz pożądliwości w sobie począć? Czyli krótko mówiąc, czy pozwalasz złożyć do swojego serca ten jad, który ona ma? Bo to się będzie rozwijało. Kochani, prawda jest taka, że pożądliwość jest czymś podobnym do życia. Albo może ja bym powiedział tak, czymś podobnym do nowotwora, który też niby żyje swoim własnym życiem, genetycznie odmiennym od naszego, ale tak naprawdę prowadzi do śmierci. O jaką śmierć tu może chodzić? Jak myślicie? Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Duchową. Ktoś ma jakiś inny pomysł? Też fizyczną. Fizyczną. W jakim sensie? No bo zapłatą za grzech jest śmierć. Też. Ale tu jest moim zdaniem, oczywiście, te wersety mogą być traktowane jako panoramiczne przedstawienie tego, co się stało w ogrodzie Eden. Ale ja myślę, że dotyczą one każdego jednego przypadku tego zapłodnienia tą pożądliwością serca. My mamy się odwracać od pożądliwości. Wiecie, ja żonaty jestem, tam moja żona siedzi. Ale to nie znaczy, że ja nie dostrzegam, że inne niewiasty są ładne. Co robię? To robię. Prawda? I na tym to polega. O jaką tu chodzi śmierć? Chciałem przeczytać kilka wersetów, które myślę, że troszeczkę mogą nam to wyjaśnić. 1 do Koryntian 5:5. Paweł apostoł mówi takie coś. Oddajcie takiego, jest mowa o kimś, kto nie pokutuje. Oddajcie takiego,
szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Tak więc jeśli jest wierzący, jeśli jest odrodzonym dzieckiem Bożym i nie pokutuje z jakiegoś powodu, to może go spotkać to, co się zdarzyło w Dziejach Apostolskich z Ananiaszem i Safirą, czego już nie będziemy czytać. Prawda? I to jest bardzo poważna rzecz, bo grzech jest bardzo poważną rzeczą. Zwróćcie uwagę, że Ananiasz był zapytywany przez Pawła. On miał możliwość... Safira była zapytywana. Ananiasz nie był zapytywany. Safira była zapytywana, tak? Czy za taką cenę sprzedaliście? No tak, za taką. Ona miała możliwość, żeby się upamiętać. Ale nie upamiętała się. Oto nogi są tych, którzy... Tak? 1 Jana 5, 16 do 17. Jeśli ktoś widzi, że jego brat popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, i to jest uwaga, tutaj można to słowo tłumaczyć, śmiertelny nam się kojarzy tak, nie wiem, mnie się przynajmniej z katolicyzmem kojarzy mocno, gdzie są grzechy lekkie, ciężkie i śmiertelne. Jest mowa, to jest mowa o grzechu na śmierć albo o grzechu do śmierci, tak to może być tłumaczone. Czyli jakby grzech, który trwa w sposób taki, że kończy go dopiero śmierć. I uwaga. Wszyscy z nas, jak tu jesteśmy, pomimo naszej najcięższej walki i tak naprawdę wraz dopiero ze śmiercią naszego ciała i późniejszym zmartwychwstaniem będziemy w pełni uwolnieni od naszych grzesznych skłonności. Lecz nieśmiertelny niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu do śmierci albo śmiertelnego. Wszak jest grzech do śmierci. Nie o takim mówię, aby się modlić. Czyli to jest stan, w którym człowiek popełnia grzech i nie pokutuje. Nie zamierza tego zmienić. Ja przynajmniej kilka takich przykładów w swoim życiu widziałem. Przynajmniej w jednym. Skończyło się to fizyczną śmiercią za młodu. Ja nie jestem prorokiem, ja nie wiem, czy to chodziło o to, ale jest taka prawidłowość. Więc moim zdaniem, oczywiście ta śmierć może oznaczać śmierć wieczną dla tych pośród zboru, którzy nie są prawdziwie odrodzonymi Bożymi dziećmi, ale może oznaczać też śmierć fizyczną. Dla tego, który jest Bożym dzieckiem, ale gdzieś się uparł i postanowił grzeszyć aż do śmierci. Ciężki stan. Jeszcze bym może pierwszą Mojżeszową 38:7. Wiecie, tam jest ta historia synów Jakuba. Zawsze tak było. Lecz pierworodny Judy, czynił zło przed Panem i dlatego Pan pozbawił go życia. Drugi jego syn Onan również stracił w ten sam sposób życie. Więc to nie jest coś, co się nagle w Nowym Testamencie nam uwidziało. Wiecie, bycie wybranym Pańskim, należenie do Jego ludu, to jest też szczególne oko Pańskie przeciwko temu, co złe w nas. 1 Tymoteusza 5:6. Jest mowa o wdowach. Ta zaś, która prowadzi życie rozwiązłe, już za życia umarła. Popatrzcie, jakie straszne stwierdzenie. No przecież to tylko taka cielesność, bracie, no coś ty. Dzisiaj w nowoczesnych czasach, no coś ty. Nie, to jest bardzo poważna rzecz.
już za życia umarła. Chociaż żyje. Nie dajcie się zwieść, bracia moi, umiłowani. Wszelki dobry prezent i każdy doskonały dar z góry pochodzi, zstępując od Ojca Świateł, u którego nie ma odmiany lub cienia zmienności, gdy zechciał zrodził nas słowem prawdy, do tego, by uczynić nas niejako pierwociną Jego stworzeń. Pierwsza rzecz, gdy zechciał. Czy możemy sami zadecydować o nowonarodzeniu? Czy dziecko może zdecydować, kiedy się urodzi? Bóg decyduje o nowym narodzeniu, gdy zechciał. Gdy zechciał, zrodził nas. Gdy zechciał, zrodził każdego z nas. Albo zrodzi, jeśli miłujemy Jego Słowo i przyjmujemy je do naszych serc i poddajemy Jemu się, to Bóg nas zrodzi. Kochani, czy widzimy to przeciwieństwo? Zrodził nas słowem prawdy. Kto nas zrodził? Ojciec Świateł. Rodzi śmierć. Ojciec zraża do życia, a pożądliwość, która powoduje grzech, rodzi ostatecznie śmierć. Wyraźnie mamy tutaj, jak to się mówi, synonimizm antytetyczny, tak? Czyli grzech czy pożądliwości przeciwstawione są Ojcu Świateł, nowemu narodzeniu. Jedno i drugie jest przedstawione jako pewnego rodzaju ciąża i poród, aczkolwiek skutkiem jednego jest śmierć, a skutkiem drugiego jest pierwocina Jego stworzeń. Jeszcze o tym będziemy mówili. Jak jest więc antidotum na pokusy? Popatrzcie, co zradza. Za pomocą czego jesteśmy zradzani? Za pomocą słowa prawdy. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Pamiętacie z listu do Rzymian? A zbawienie jest z czego? Z łaski. Z wiary. Prawda? Gdy zechciał, zrodził nas słowem prawdy. Wiecie, samo studiowanie Pisma Świętego to jest troszeczkę mało. Podobnie jak w przypadku tego, jak w tym pierwszym przypadku, to słowo musi, przypominacie sobie przypowieść osiewcy? Musi wpaść na odpowiednią glebę, musi wykiełkować i wreszcie przynieść owoc. I to jest też pewnego rodzaju obraz zrodzenia, pewnego rodzaju taka ciąża w cudzysłowie. I wierzcie mi, bracia i siostry, albo jeśli nie jesteście braćmi i siostrami, to tym bardziej was zachęcam do rozmiłowania się w Bożym Słowie. Bo to jest środek, którego Bóg używa, aby ludzi nowonarodzić, aby zrodzić z Ducha. Bo Pismo Święte natchnione jest Duchem Świętym. Jest pełne Ducha Świętego. I oczywiście są w nim elementy charakterystyczne dla Jakuba, brata pańskiego. Na przykład świetna retoryka. Albo marna znajomość języka greckiego innego autora. Albo mnóstwo hebraizmów, które są charakterystyczne dla takiego czy innego autora. Ale podobnie jak Pan Jezus Chrystus, który jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, tak Pismo Święte jest
w pełni autorstwa Bożego i w pełni ludzkiego. Gdyż to ludzi natchnął Duch Święty. I pamiętajcie o tym przykładzie, kiedy będziemy mówili o tak zwanym synergizmie, czyli o współpracy człowieka i Boga. Pamiętajcie, że przykładem tego jest właśnie Pismo Święte, które jest, list Jakuba jest w pełni napisany przez Jakuba. Uwaga, list Jakuba w pełni jest napisany przez Ducha Świętego, jest pełny Ducha Świętego. I niewłaściwe się zastanawiać, czy ta litera jest natchniona Duchem Świętym. On cały taki jest. Coś mi się... O! Pierwszy Tesaloniczan 1,5. To jest bardzo ważny werset. Zanotujcie go sobie. Zanotujcie go sobie, dlatego że ten werset mówi o tym, skąd apostoł Paweł wie, że Tesaloniczanie, do których mówił Ewangelię, byli wybranymi Bożymi. Coś jest, coś chyba popełniłem z błędem, przepraszam. Jeden pięć. A, 1,5. Ja czytałem 2,5 dlatego. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. To jest czwarty werset. Dlaczego apostoł Paweł wie, że Tesaloniczanie zostali wybrani? Co? 1,4. Tesaloniczan pierwszy. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, o słowie tu mówiliśmy, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. To jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne w kontekście tych rozważań, które za chwilę będą prowadzone. Ponieważ on za chwilę będzie mówił, pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, ja ci pokażę moją wiarę z uczynków. Jeśli do kogoś Słowo Boże dotarło w prawdziwej mocy Ducha Świętego, to zmienia się jego życie. Bo w jego życiu obecna jest moc Ducha Świętego. A jeśli ktoś tylko mówi, że wie, że za chwilę ten problem będzie, to jest ledwo początek. To jest ledwo początek, gdy zechciał zrodził nas słowem prawdy. Wiecie, Szczepan mówi, wy zawsze sprzeciwialiście się Duchowi Świętemu, podobnie jak ojcowie wasi, jak i wy. No i o jakim tu jest mowa o sprzeciwianiu się Duchowi Świętemu? No jest mowa o tym zewnętrznym głosie, który dotarł do ich serca. Ale ich serce nigdy nie zostało przemienione przez tego samego Ducha Świętego. Bo słowo dotarło do ich uszu, być może dotknęło ich serca, ale nie nastąpiła prawdziwa przemiana. Tak więc docieranie Słowa Bożego jest elementem niezbędnym do tego, żeby się na nowo narodzić, ale jest elementem niewystarczającym. Jest elementem niewystarczającym. Potrzebne jest działanie Ducha Świętego. Ducha Świętego w środku. Pierwszy list do Tesaloniczan. Bardzo ważny fragment. Czy pozwolisz sobie na zajście w ciążę i w jaką chciałbyś zajść? Nie dotyczy tylko niewiast. Czy z pożądliwością? Czy ze słowem prawdy? Wszelki dobry prezent i każdy doskonały dar z góry pochodzi, zstępują od Ojca Świateł, u którego nie ma odmiany ani cienia zmienności. Gdy zechciał, zrodził nas słowem prawdy do tego, by uczynić nas niejako pierwociną Jego stworzeń. To nie jest pomyłka. Ja chcę ten werset jeszcze dokładnie omówić. O jakim tu jest dobrym prezencie i doskonałym darze, o jakim tu jest mowa? Jak myślicie? No zastanówcie się chwilę. Doskonały prezent. Zwróciłbym
słowo, zwróciłbym uwagę na wyrażenie zstępując. Co zstępuje? Albo inaczej, kto zstąpił? Wszelki dobry prezent i doskonały dar z góry pochodzi, zstępując od Ojca Świateł. Co to jest? Gra. Duch Święty to kogoś broni. Nie. To chyba... Właśnie. Ja myślę, że z tego fragmentu tym dobrym darem i doskonałym prezentem jest właśnie Pan Jezus Chrystus. Ja nie mówię, że Duch Święty nie zstąpił, bo zstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy, ale przede wszystkim zstąpił ten, który później wstąpił i zasiadł na prawicy. Ojca Świateł nie ma odmiany ani cienia zmienności. Niektórzy teologowie dopatrują się w tym tekście odniesienia do gwiazd i planet. Bo często ten fragment tłumaczony jest jako Ojca Światłości. Ale ten fragment nie mówi o Ojcu Światłości, tylko mówi o Ojcu Świateł w liczbie mnogiej. I skoro w najbliższym kontekście mamy zrodzenie przez Słowo Boże, zrodzenie nas, to jak myślicie, kim są te światła? Wprost teksty biblijne o tym mówią, że mamy być jak światła. Prawda? 2 Koryntian 4:4. Chyba trochę pospieszyłem. Jest mowa o zaślepieniu umysłów niewierzących, aby nie świeciło światło Ewangelii, o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. To jest bardzo istotne z tego powodu, że tak naprawdę Ewangelia o chwale Chrystusa jest Ewangelium zbawiającą. Duch Święty uwielbia Pana Jezusa Chrystusa. On sam pozostaje w cieniu, natomiast uwielbia Pana Jezusa Chrystusa. A Pan Jezus Chrystus kogo uwielbiał? Ojca. Ojca. To jest bardzo ważne z tego powodu, że do dziś funkcjonują różne grupy ludzi, które głównie zajmują się umniejszaniem tego, kim Pan Jezus Chrystus jest. Chwała Chrystusa. No to już zadałem to pytanie. To już też zadałem to pytanie. Pierwociny. Pierwociny to jest wyraz grecki aparche. Na przykład Rzymian 11:16 on występuje. Jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. Jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Przepraszam? To jest coś nie tak. Nie, to jest tak. Tak? Zaczyn, tak. To zaczyn, tak? Pierwocina. Mhm. Czyli ten zaczyn to jest ta pierwocina, tak? Mhm. No widzicie, no, czyli dobrze miałem, tylko zapomniałem. I dalej jest 16:5 Rzymian. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który był pierwocinami Azji. Pierwocinami wierzących z Azji. Widzicie, jak to słowo funkcjonuje? Czy to chodzi o pierwszego, który się nawrócił. I można by tak dalej, może
Może na tym poprzestaniemy. Tak to słowo funkcjonuje. W objawieniu, może jeszcze te objawienie 14:4, to jest bardzo interesujący werset. Krzysiek może coś nam na ten, powie, na ten temat powie. 14:4. Co? Dobrze? To są ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem dokądkolwiek idzie. Oni są wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. To jest bardzo ciekawy werset. Wykupieni spośród ludzi jako pierwociny. Czyli jako pierwsi zostali wykupieni spośród ludzi. No i teraz proste słowo, proste pytanie. Kim tu jest mowa o nas? Zrodził nas. My. Kim są ci my? Skoro oni byli pierwocinami. Pierwociną Jego stworzeń. Mowa jest oczywiście o nowym stworzeniu. O stworzeniu w Chrystusie. Pierwociną Jego stworzeń. Kim byli pierwsi odrodzeni ludzie? Tak? No, no. Żydami byli, oczywiście. Oczywiście. Jaka jest rola Żydów w dziele Ewangelii, w Kościele? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo mówimy o samych początkach. W tamtym czasie nie było jeszcze nawróconych pogan, albo były jakieś jednostki. Nas jako pierwociny. Nas jako pierwociny. Kochani, pierwociny zapowiadają pełne zbiory. Wiecie, wiecie, co to były pierwociny? To był pierwszy snopek, który się udało z pola zebrać. Jęczmienia, pszenicy czy czego tam. Faryzeusze nawet z mięty i kopru, tak? Pierwociny oddawali. Ale pierwocina to była taka idea. Ja przynoszę to Bogu, aby zechciał pobłogosławić resztę zbiorów. Taka była idea. Pierwociny te najlepsze, te najwspanialsze dla Boga. Taka była idea w tym. No, efekt... 2 Piotra 3:9 jest bardzo ważny fragment, bardzo kontrowersyjny przez niektórych. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Jaki ktokolwiek? Z was. Lecz chcę, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Żeby zbiór był pełny. To jest bardzo ważne, bo jeśli... To jest bardzo ważny werset, bo jeśli byśmy go tak zinterpretowali lekko, to należałoby powiedzieć wprost, że sąd Boży nie nastąpi nigdy. Bo zawsze będą na świecie jacyś ludzie, na których Bóg będzie musiał czekać. Tutaj to jest mowa o was. To jest mowa o tych, którzy należą do Pana. Rozdział 19, werset 21. Dlatego, bracia moi umiłowani, niech każdy człowiek będzie szybki do tego, by słyszeć, powolny zaś do tego, by mówić i powolny do gniewu. Gniew męża bowiem sprawiedliwości Boga nie wykonuje. Dlatego odłożywszy wszelką plugawość i obfitość złości, przyjmijcie z łagodnością wszczepione słowo, które może uratować dusze wasze. No i tutaj właśnie zmieniliśmy to słowo z wszczepione na wrodzone. W żadnym przekładzie polskiej Biblii tam nie ma wrodzone, ale konsultowaliśmy to. To jest tak zwana hapax legomena, czyli pojedyncze słowo, które występuje, nie występuje w żadnym innym miejscu. I w nim jest ten element, który pozwala je tłumaczyć dosłownie jako wrodzone. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że w najbliższym kontekście mamy nowe narodzenie,
do którego środkiem jest Słowo Boże. Prawda? Kiedy mówimy o czymś, że jest wrodzone, co mamy wrodzone? Co? No, geny, dobra, ale tak w normalnym słownictwie, co? Talent mamy wrodzony. Wadę też wrodzoną możemy mieć. Tak? Możemy. Grzech wrodzony mamy, tak? Ale w Nowym Narodzeniu wrodzone mamy Słowo Boże. Zaszczepione, no właśnie. Więc to szczepienie, zwróćcie uwagę, szczepienie jest to, ten wyraz zwykle się tak tłumaczy, ponieważ jest to hapak z legomena, czyli pojedyncze wystąpienie. W związku z tym jest z tym problem. Jak to przetłumaczyć? W innych miejscach Pisma Świętego tego wyrażenia nie ma. Ale w tym wyrażeniu, ja to konsultowałem z filologiem greckim, że rzeczywiście pobrzmiewa słowo rodzić. Szczepienie to jest coś, co się dzieje na przykład na drzewach. Jest drzewo, rośnie i doczepia się do niego kawałek innego drzewa i w związku z tym zmienia się owoc. To ja nie mówię, że to jest zły obraz dotyczący zmiany w życiu, ale to jest nie ten obraz. Ponieważ to wszczepienie następuje, kiedy drzewo już żyje. A Słowo Boże to jest coś, z czym chrześcijanin się rodzi w swoim wnętrzu. Z umiłowaniem do tego słowa. Z poszanowaniem dla jego autorytetu. Więc wrodzenie ja bym proponował. Ok. Pierwsza rzecz. Nie mam tego. Natomiast zwróciłem uwagę dlatego. Dlaczego? Dlaczego? No, dlatego, że jesteśmy odrodzonymi Bożymi dziećmi. To dlatego właśnie. Gdzie to jest? Bo się pogubiłem, patrzcie. Okej. Okay. Niech. Co oznacza w tym zdaniu niech? Jeśli ktoś coś mówi i mówi niech. Niech Krzysztof usiądzie na krześle z tyłu. Gdybym powiedział takie zdanie, to co ono znaczy? To jest, właśnie, to jest tryb polecenie. To jest tryb rozkazujący. To jest bardzo ważne z tego powodu, że po raz pierwszy mamy taki tryb. Niech każdy człowiek będzie szybki do tego, by słyszeć, powolny zaś do tego, by mówić i powolny do gniewu. No, rozumiemy, że mówienie i słuchanie może być przeciwne sobie, tak? Ale mówienie i gniew, czy są przeciwne sobie? Słuchanie i gniew, czy są przeciwne sobie? Słuchanie i gniew, czy są przeciwne sobie? No, bo w tym tekście one występują jako opozycja względem siebie, prawda? Tak? Występują. Przepraszam, mam pytanie. To określenie powolny, w jakim sensie się tutaj pojawia? No, że nie mówić szybko. Nie odpowiadać od razu. Tak. Że coś jest powolne. Tak, tak, no, tak. Nie w sensie poddający się. Nie rychły. Tak, tak, nie rychły. O, nie rychły. Może być dokładnie w sensie poddany czemuś i no. To jest. Tak, gdyby się zmieniło, to zupełnie dziwnie. Tak. Okay, tak, no więc nie chodzi o takie znaczenie, na jakie zmienia się w kwestii, nie wiem, nazwy Kościół Wolnych Chrześcijan, jakobyśmy byli powolni we wszystkim, co robimy. To nie o to chodzi, ok? Tutaj właśnie o to chodzi, tak. Wtedy symbolem naszym żółw. Dobrze. Więc to absolutnie nie o to chodzi. Na czym polega zagrożenie ze strony gniewu? 4.1. Z
Skądże spory, skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. I tak dalej. Czyli jakby do czego prowadzi gniew? Prowadzi do sporów. I dlatego Jakub mówi, że gniew człowieczy Bożej sprawiedliwości nie wykonuje. Kto na kogo może się gniewać w tym liście? Jak myślicie? Mamy już dwie grupy ludzi. Ubodzy i bogaci. To są na pewno adresaci tego listu. Jak myślicie, kto na kogo może się bardziej gniewać? Myślę, że Jakub się nie gniewa. Czemu by się miał gniewać? Wiesz, w tym liście on tam czasami takie mocne słowa wyraża poza adresem czyimś. Tak? Będzie o tych mocnych słowach. Poszkodowani na pewno. Tak. Poszkodowani zawsze się gniewają. I to jest głównie ich problem. Czyli w tym przypadku to będzie tekst, którego jakby docelową grupą odbiorców będą ci poszkodowani, czyli ci ubodzy. I będziemy ten temat rozwijać, nie obawiajcie się. Plugawość, wszelką plugawość. To jest słowo, które mówi o jakimś brudzie, o zanieczyszczeniu, ale uwaga, tym słowem była określona też na przykład woskowina uszna. Zwróćcie uwagę, że mówimy o słuchaniu. Złość to złe zamiary i złe pragnienia. I o tym też będziemy mówić, o złych zamiarach i o złych pragnieniach. Czyli co należy zrobić? Odłożyć wszelką plugawość i złość, czyli tych złych zamiarów i złych pragnień. A należy przyjąć wrodzone słowo i to jest właśnie ta hapax legomena. U Stronga macie 1721, możecie sobie sprawdzić, nigdzie indziej nie występuje. Ale sprawdzaliśmy dzisiaj z Krzysiem w słowniku, może być tłumaczone jako wszczepione albo wrodzone. Myśmy się zdecydowali na wrodzone ze względu na ten, na to, że gdzieś tam pobrzmiewa to rodzenie w środku. Jak uchronić się przed pokusą słusznego gniewu? Jak uchronić się przed pokusą słusznego gniewu mamy tutaj? Które może uratować dusze wasze. Kochani, uratować dusze nasze. Od czego? Od piekła? Przecież my do Pana należymy. Od skalania grzechem. Abyśmy byli kompletni, aby cały duch nasz, dusza i ciało był przygotowany na przyjście Pana. Możesz sam mówić albo pozwolić mówić Bogu. Tak jest podsumowanie moje. Wiesz, wtedy kiedy jesteś zły, to ty mówisz, nawet jeśli nie mówisz ustami. Kiedy się na kogoś gniewasz, to ty mówisz. A ponieważ mówisz, nie jesteś w stanie słuchać. To jest bardzo istotna lekcja, która wynika z tego, co? To jest bardzo istotna lekcja, która wynika właśnie z tego, z tej opozycji pomiędzy słuchaniem a mówieniem i gniewem. Mówienie mówimy i... zanim usłyszymy kogoś, to już mu przerywamy i już mówimy. Tak. A jeśli jesteśmy źli na kogoś, to my kipimy słowami. Tak? Czy ta próba, która wcześniej jest omawiana, że będziemy poddawani próbie, może oznaczać, że będziemy testowani od strony właśnie naszej powściągliwości? Tak. Tak. Będziemy testowani od strony naszej powściągliwości. To jest ta próba, tak? Tutaj warto przypomnieć, co mówić na początku, że w liście Jakuba nie ma mowy o żadnych prześladowaniach. Nie ma prześladowań zewnętrznych. Mowa jest o próbie, proszę nie myśleć, że chodzi tu o prześladowanie.
sytuacja opisywana dalej pokazuje, że to jest próba społeczności wierzących. Tak. Próba wewnątrz społeczności wierzącej, jaką spotykamy. To jest dosyć, dosyć istotne, żeby to mieć tyle głowy, kiedy mówimy o tych wszystkich próbach, tak. Żeby tych prób nie za bardzo za daleko od siebie nie oddawać. Czyli chodzi tu o tą cierpliwość, wytrwałość. Tak, tak, wytrwałość wobec pokuszeń naszych cielesnych i wobec tego, co spotyka nas ze strony innych wierzących. Taka jest prawda. Tylko tak można uratować się od gniewu. Tylko tak, przyjmując z łagodnością wszczepione słowo. Czyli trzeba uciszyć tą burzę, która w nas jest. Słusznych czasami pretensji do brata i do siostry. Czyli tutaj jakby my ratujemy swoje dusze, tak. Nie dając się tak. Tej pokusie. Czy... Tak. Tak. Pamiętajcie. Takiego zła, nie? Tak. Pamiętajcie, gniew powoduje powstanie nienawiści. Nienawiść jest tożsama z zabójstwem. Przynajmniej tak Pan Jezus Chrystus o tym mówi. Ale nie myślcie, że nienawiść wyrządza szkodę temu, którego nienawidzimy. Nienawiść wyrządza szkodę nam samym. To jest mechanizm autodestrukcyjny. Całkowicie. Ja to już widziałem w swoim życiu. To się kończy chorobą psychiczną. Zgorzknieniem i nieszczęściem. 22 do 24. Szybko. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie jedynie słuchaczami, zwodzącymi samych siebie. Gdyż jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie jego wykonawcą, to przypomina męża, który przypatruje się w zwierciadle swojej twarzy, z którą się urodził. Przypatrzył się bowiem sobie, samemu i odszedł. I natychmiast zapomniał, jaki był. No i pierwszy wniosek. Samo słuchanie jednak nie wystarcza. Nie wystarcza, chociaż słuchanie jest warunkiem niezbędnym. Potrzebne jest wprowadzenie Słowa Bożego w czyn. I człowiek, który nie zakosztował prawdziwej przemiany, nie zakosztował nowego narodzenia, nie jest odrodzonym dzieckiem Bożym, nie będzie umiał tego zrobić. Bo nie będzie się w stanie przeciwstawić swoim pokuszeniom, dlatego że nie ma w nim nowego życia. Słuchanie słowa może prowadzić do samooszukiwania się i to jest słowo greckie, które oznacza w matematyce błąd w obliczeniach. Czyli krótko mówiąc, słuchasz i popełniasz błąd w obliczeniach. Wydaje ci się, że wystarczy słuchać. Jest wielu takich. Chodzą na nabożeństwa, czytają Pismo Święte, tylko w ich życiu się nic nie zmienia. Czyli to słowo jest jak to pisze Salomon, jak golenie kulawego. Zwisają. Próżne są. Tak, próżne. I mamy kolejny obraz, lustro. Lustra kiedyś nie były szklane, tak wyglądały starożytne lustra. Udało mi się gdzieś tam znaleźć. To jest jakaś tam srebrna ta, która, wiecie, była pewnie kuta, gładzona i polerowana, żeby coś tam w niej było widać, to nie było tak dobrze widać. No ale człowiek się mógł w tym przejrzeć, tak? Ojej, coś mi się... O, przepraszam. O to mi chodziło. To słowo swojej twarzy, z którą się urodził. To urodził, to jest wyrażenie genezis, które będzie występowało jeszcze u Jakuba 3,6. To jest bardzo fajne, żebyśmy złapali to powiązanie, bo on jest nieprzypadkowy. Uwaga! Język jest ogniem, który jest pośród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia. I to bieg życia to jest krąg genezis dosłownie. Krąg pochodzenia. I bynajmniej nie chodzi o duchowe dziedzictwo. Będąc sam rozpalony przez piekło. Gehenna tam jest, tak. Pytanie do nas. Czy czujemy się lepiej wówczas, gdy słuchamy Bożego Słowa? Bo ja się czuję lepiej wtedy. Ale to jest niewystarczające. To jest niewystarczające. Trzeba zrobić kolejny krok. Trzeba Boże Słowo wprowadzić w życie. Ale uwaga, jeśli przychodzisz do zboru i jest ci w nim dobrze i słuchasz Bożego Słowa, ale nie jesteś odrodzonym dzieckiem Bożym, to nie będziesz w stanie tego zrobić. To nie znaczy, że czegokolwiek nie będziesz w stanie zrobić.
coś tam będziesz w stanie. Drogą samodyscypliny i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę, jakby to powiedzieć, do następnego razu. Przerwa.